widzę! Widzę! Panie prezydencie, ostatnia odsłona, jedna z ostatnich z tego, co ja sobie przypominam, to jest kwestia gruntów tych zlokalizowanych na targach, poznańskich. Kościół wysunął roszczenia. Czego one dotyczą? One dotyczą wniosku o zwrot części nieruchomości, na których funkcjonują targi, na których kiedyś znajdował się cmentarz. To dwie parafie wytoczyły te wnioski, ale jedna wycofała już ten wniosek. Także w tej chwili jeszcze mamy jeden wniosek taki zwrotowy. Panie prezydencie, tam w grę wchodziły miliony i wchodzą w dalszym ciągu? Jeśli chodzi o targi, to są dziesiątki milionów. Bo no to z tego, że to był kiedyś cmentarz, te wyceny będą się opierać o aktualną wartość tych terenów w centrum miasta i oczywistym jest, że tam nikt cmentarza prowadzić nie zamierza. Był pan zbulwersowany, panie prezydencie, to była jesień, to był szczyt pandemii tak naprawdę. Tak, no ja cały czas jednak mam w pamięci ten utwór Bankierzy Jacka Kaczmarskiego i niestety no muszę powiedzieć, że Kościół stara się czasami inaczej działać, ale to wszystko jednak sprowadza się do takiego podejścia, które Jacek Kaczmarski zaprezentował w tym utworze. Jakie to podejście? No takie właśnie, że najważniejsze są pieniądze. Jak najbardziej. A zbawienie i te inne elementy, one są wtórne, a ci duchowni zachowują się bardziej jak bankierzy niż jak duchowni i tak naprawdę tego typu działania niestety powodują takie, a nie inne skojarzenie. Mówił pan o, rzeczywiście przypominał pan utwór Jacka Kaczmarskiego Bankierzy wtedy jesienią, ale mówił pan też, że to jest cios. Tak, dlatego że kiedy objąłem urząd, kiedy widziałem te wszystkie sprawy, które wychodziły, poszczególne parafie, które zgłaszały pewne roszczenia, różnego rodzaju właśnie działania, których celem była jakaś wymiana nieruchomości, potem to dalej było już uzgadniane z jakimiś deweloperami. Było to dla miasta niszczące, w związku z tym poprosiłem arcybiskupa Gądeckiego o spotkanie i o uregulowanie tych kwestii, między innymi właśnie takich, które są strategiczne dla miasta, jak chociażby no, torowiska, gdzie tramwaje są, czy też takie właśnie, gdzie była maltanka. A również wiedziałem, że Kościołowi też są potrzebne pewne grunty i no, doszliśmy do porozumienia. Tutaj mój obecny zastępca, wtedy dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, dosyć sprawnie poprowadził te negocjacje i nastąpiła wymiana gruntów o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Jak wyglądały te negocjacje? Jak pan to zapamięta, panie prezydencie? Znaczy, ja przede wszystkim też wtedy przywołałem ten utwór Jacka Kaczmarskiego i on wywołał oburzenie właśnie w Radio Poznań i też w gazecie. Ktoś zacytował, że porównuje tych duchownych do bankierów. To wywołało irytację wtedy chyba właśnie głównego ekonoma kurii. Wtedy nie był nim Waldemar Hanas. No i tak naprawdę te emocje doprowadziły do tego, że siedliśmy do stołu i próbowaliśmy to po prostu poukładać i dokonać takiej wymiany, żeby w tym momencie nie było tego typu sytuacji. A jednocześnie też powiedziałem wprost, że jeżeli Kościół będzie nas obciążał kwotami za dzierżawę tego typu gruntów, które służą w ogóle celom społecznym, rodzinie i tak dalej. No przecież dzieci z tej maltanki korzystają, całe rodziny z dziećmi, a też z wnuczką wcześniej z dziećmi swoimi jeździłem. To my również będziemy obciążać Kościół za te nieruchomości, z których Kościół korzysta, które są miejskie. Panie prezydencie, pan już zdradził odrobinę z tej atmosfery negocjacji z Kościołem. Ale czy może pan opisać, siada pan przy stole, jest pan po jednej stronie stołu, po drugiej stronie jest biskup Gądecki, tak to wygląda? Znaczy arcybiskup Gądecki, tak oczywiście, że negocjacyjnie to naprawdę szapoba. To nie było tak, że to arcybiskup Gądecki coś mówił. To było tak jak na negocjacjach na najwyższym poziomie, w których też miałem wielokrotnie możliwość uczestniczyć, czy z doktorem Kulczykiem, czy z tego typu przedsiębiorcami, czy tego formatu. No i to naprawdę po drugiej stronie pełen profesjonalizm, jeśli chodzi o sposób wypowiedzi, to kto mówi, bo zazwyczaj jest tak, że w takich negocjacjach ci, którzy są najważniejsi,
tam akurat był to arcybiskup Gondecki i ja. My w tym momencie niewiele mówimy, tak? To mówią ci, którzy są przygotowani, którzy przedstawiają argumentację, przedstawiają swoje racje, a my ewentualnie tylko czasami coś tam do tego dodajemy. Rozumiem, że arcybiskupa Gondeckiego oceniałby pan raczej jako wytrawnego gracza biznesowego. Bardzo wytrawnego i muszę powiedzieć, że ja podczas negocjacji najczęściej obserwuję to, co się na twarzy maluje tej drugiej osoby. Absolutnie pokerowo. Żadnego tam jakiegoś drgania powieki i tego typu odruchów, które często przy negocjacjach o dużą stawkę są mimowolne. Panie prezydencie, powiedział pan kiedyś, że miasto daje się ogrywać, myśląc o tych relacjach samorząd-Kościół za czasów pana poprzednika. Dlatego, że Kościół też bardzo sprytnie wykorzystuje te elementy związane z polityką i z tym, że jednak poparcie, którego się udziela tym czy innym politykom, ma dla wielu polityków wymierne znaczenie. Stąd te wszystkie obrazki z różnego rodzaju kościołów, Kaczyński, który przemawia gdzieś tam z ambony, czy też ci politycy w tych procesjach klęczący, to są takie typowe obrazki, których celem jest pozyskanie do celów wyborczych Kościoła i jego wsparcia. Jasno muszę powiedzieć, że Kościół też realizuje szereg pożytecznych inicjatyw i my na przykład wspieramy i cieszymy się z tej współpracy, gdy 1500 obiadów dla bezdomnych i ubogich jest wydawanych przez siostry Elżbietanki przy współpracy z Caritasem. Też noclegownia, też ta łaźnia dla bezdomnych. Tutaj muszę powiedzieć, że w stosunku do mojego poprzednika my wydajemy na to wielokrotnie więcej i ja się z tego cieszę. Przypomina sobie pan przeszłość, panie prezydencie, gdybym mógł pana poprosić, żeby pan do niej wrócił i jedna z takich nieruchomości, która w panu wewnątrz przerała czarę goryczy i powiedział pan, być może nawet jeszcze nie będąc prezydentem, ja na to nigdy nie pozwolę. Znaczy, na pewno to ósme liceum, czy szkoła baletowa. To były jednak te elementy, które się wiązały jednak z nauką, z dziećmi, z dobrem tych dzieci, z dramatami, z historią szkoły. I ja uważam, że tak nie powinno być. Tak? I tutaj Kościół w mojej ocenie może krótkoterminowo na tym trochę pieniędzy zyskał, ale długoterminowo na tym straci. Bo zawsze dochodzi do tego, że ta granica zostaje gdzieś tam przekroczona i potem dochodzi do takich sytuacji, jak chociażby to, co miało miejsce w XIX wieku w zakresie państwa watykańskiego i nieruchomości, które Watykan zgromadził, to zostało znacjonalizowane i to się prędzej czy później tak właśnie kończy. Czyli to gromadzenie tych dóbr doczesnych wydaje mi się, że nie jest właściwą drogą dla Kościoła, dla duchownych, to nie tędy droga do zbawienia. I nie będę przypominał tam tego ucha igielnego i tych wszystkich innych elementów, ale czasami warto sięgnąć do Biblii, nawet jeżeli trzeba myśleć o takiej wielkiej strukturze. Jak określiłby pan dziś swoje relacje, to znaczy może nie swoje relacje, relacje majątkowe miasta i Kościoła, jak by je pan dziś nazwał, określił? No, nie są może idealne i uważam, że te dwa wnioski, które były teraz złożone w związku z tymi nieruchomościami na targach, były czymś, co się nie powinno zdarzyć. Tak? Uważam, że tak w interesach się jednak nie działa. Natomiast w pozostałym zakresie uważam, że te relacje są właściwe i jestem również też za tym, żeby rozwiązywać kolejne kwestie. W Kościele są również bardzo rozsądne osoby, które dążą do kompromisów, a w biznesie jest tak, że najlepiej, gdy po danej transakcji obie strony są lekko niezadowolone. Panie prezydencie, a czy mimo wszystko wyobraża pan sobie jakąś taką sytuację, że być może coś podobnego się wydarzy, że ta strona kościelna powie, odstępujemy od roszczeń. To służy dobru publicznemu, jak pan mówi, to służy społeczeństwu, mówiąc nieco skostniałym językiem, zostawiamy to, proszę sobie to skomunalizować.
Ja potrafię sobie takie coś wyobrazić, bo znam duchownych wielkiej klasy, z którymi się częściowo też przyjaźnię, tak jak z ojcem Dostatnim, czy wielki szacunek dla ojca Oszajcy. Tu jest też taki naprawdę wyjątkowy duchowny, ksiądz Radek Rakowski. Natomiast to jest kwestia hierarchów kościelnych. Sądzę, że jeżeli teraz jakieś następne pokolenie wejdzie, które będzie jednak wyciągało wnioski z pewnych błędów z przeszłości, będzie jednak w większym stopniu nastawione na to dobro publiczne, to uważam, że to jest możliwe. Tak? I tak jak w tej religii katolickiej najbardziej podoba mi się ta paremia homini errantes, czyli ludzie błądzą, tak samo błądzą duchowni. Tak? I to, że pobłądzili, to nie oznacza, że nie można się z nimi w przyszłości ułożyć. A jeśli, mordo, chcesz się wozić mercem i lubisz czasem dotknąć kogoś w śmieszne miejsce, zostań księdzem, bo nawet jak chwycą cię za rękę, to możesz zmienić parafię i problemu nie będzie. Natomiast jak większe masz ambicje, klawo, możesz żyć jak pączek w maśle, na każdym kroku kłamiąc i brać łapówki non-stop, lecz pamiętaj, by ich nigdy nie wpłacać na konto. Z to E, to O, to E, dłoń!